Cześć, witajcie, jestem Chudy, a to jest FIFA 14, kariera zawodnika, odcinek 23. I powiem wam, że już blisko 2 tygodnie nie było odcinka. No, trochę czasu minęło, ale teraz też od razu się nie pojawi, bo to nagrywam jeszcze trochę przed świętami i myślę, że przez święta nic u mnie na kanale nie będzie, ten odcinek zobaczycie dopiero po świętach. No i dobra, pierwszy mecz na dzisiaj to jest mecz Polska-Rosja i to są chyba eliminacje do Mistrzostw Europy? Nie, Mistrzostw Świata. To będą eliminacje do Mistrzostw Świata. Na pewno. Chyba. Zobaczymy za chwilę. Chudy oczywiście będzie przez nas kontrolowany. Zmienimy sobie jeszcze na zawodowca, bo na początkującym może być zbyt łatwo, a na zawodowcu będzie zbyt trudno. No ale dobra. Rozpoczynamy to spotkanie i zobaczymy, czy Polska da radę pokonać Rosję i zbliżyć się do zakwalifikowania się do Mistrzostw Świata i wygranie w tych Mistrzostwach Świata. Nie, zaraz. Dobra, pogubiłem się. Mistrzostwa Świata już były, teraz będą Mistrzostwa Europy. W każdym razie zobaczymy za chwilę. I Polska przy piłce, Polska przy piłce. Podanie do Chudego, no ale to miało być do Chudego. A tutaj mi kolega niestety zabrał to dośrodkowanie. I w tym momencie skończyła się pierwsza połowa, która była nudna, bezbramkowa i w ogóle, krótko mówiąc, do dupy. W ogóle nic się nie działo. Akcja toczyła się w środku, tam jakieś akcje, zbliżyliśmy się może raz czy dwa do pola karnego, oni też może raz, a jakieś 40 minut gry to była po prostu podawanie sobie w środku pola, odbiory piłek przez nas i przez tamtych, no i było ogólnie słabo. Nie pozwali nam podchodzić bliżej, my też im, no i zobaczymy, co przyniesie druga połowa, może któraś z drużyn wreszcie jakoś odważniej zaatakuje i odmieni losy tego spotkania. Oj, Chudy przejął piłkę i to może być wreszcie okazja dla Polski. Chudy strzela i niestety, no jego pierwszy strzał i bramkarz broni, ale jest jeszcze rzut rożny. Co z tego wyjdzie? Dośrodkowanie, no nie na Chudego, ale jest Polska przy piłce, Polska wycofanie do Chudego. Chudy no uderza gdzieś tam z lewej nogi, ale to i tak byłby niecelny strzał, ale mimo wszystko został zablokowany przez obronę i nadal wynik remisowy. I Polska może nareszcie coś osiągną. Czy będzie jakieś dośrodkowanie w wykonaniu Chudego? No niestety zablokowane i będzie rzut rożny kolejny dla Polaków. I czy tym razem coś z tego rzutu rożnego wyjdzie? Dośrodkowanie! No niestety niecelny strzał i piłka dla Rosji, a to już jest niestety końcówka tego spotkania. I czy coś się zmieni, czy do końca 0-0, zobaczymy. I to jest najprawdopodobniej ostatnia akcja tego meczu. Chudy, czy coś, no nie zdziała. No i w tym momencie skończył się ten mecz. Lewandowski grał w ogóle w tym meczu? Nie widziałem go. Serio, niestety. Myślałem, że jestem napastnikiem. Ale okej, Lewandowski chyba nawet nie był przy piłce. 6-2 ocena, mecz był bardzo słaby, bardzo nudny. Aż po prostu spać mi się zachciało po tym meczu, no i tak. Zresztą możecie stwierdzić ze statystyk, jak to słabo wyglądało. Posiadanie piłki w większości u Rosji właśnie, a oni oddali tylko jeden strzał i to w dodatku niecelny. I my oddaliśmy 4 strzały i 2 celne, w tym to były 2 strzały z po rzutach rożnych, znaczy jeden celny był po rzucie rożnym, a ogólnie 2 rzuty rożne mieliśmy, po których były strzały. No i co mogę powiedzieć, najlepsza ocena w tym spotkaniu to była 7-6? Kto został zawodnikiem meczu? A nie, wow, 8-4. No tak, obrona rosyjska dzisiaj była nie do przejścia, grali naprawdę dość dobrze. Ale dobra, jeden punkt zdobywamy, jeśli to były eliminacje. Tak, to są eliminacje do Mistrzostw Europy. I jak wygląda ta tabela? Może spójrzmy gdzieś. Widać to gdzieś, tą tabelę? Jest, Polska, no niestety nisko. Teraz musielibyśmy wygrać z Czechami, jeśli chcemy jeszcze myśleć o wejściu na chociaż drugą pozycję. Znaczy, no jest jeszcze czas, ale warto. Czemu my nie gramy z Czechami? Mi się wydawało, że z Czechami gramy. No dobra, gramy z Niemcami. Mecz będzie trudny, ale mam nadzieję, że chociaż Niemcy będą strzelać. Bo rzadko się dzieje tak, że
żadna ze stron, że obie strony mało strzelają. Albo przegrywamy, albo po prostu wygrywamy. Tak się dzieje. Takie nudne mecze rzadko mi się zdarzają. Dawno takiego meczu nie grałem tak słabego. Nie licząc oczywiście kariery bramkarza, gdzie większość meczy jest na podobnym poziomie. Nawet nie, chociaż niektóre są lepsze. Zaplątałem się, dobra. Ten mecz był naprawdę bardzo słaby, ale dobra, koniec narzekania, przejdźmy do meczu. Nie gramy w meczu z Niemcami, to jest symulacja, oj. Nie zwróciłem uwagi, tyle się nagadałem o tym. A to symulacja niestety. No okej. 3-1, Polska dostaje w dupę. No i mecz z Hetafe. Sebastian Benisz, informacja o urazie, okej, on już mnie nie interesuje. Mam dość reprezentacji Polski po tym meczu. Myślę, że mecze klubowe są ciekawsze. Chociaż teraz pewnie zagramy słaby mecz i zmienię moje zdanie. Chociaż nie chciałbym zagrać tego słabego meczu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Athletic Bilbao kontra Hetafe. Początkujący nie. Zawodowiec znowu. Muszę zmienić to na stałe tak w końcu. Gdzie to się zmienia? Tu się to zmienia. Tu i tu. Tak jest. Zawodowiec. I przejdźmy do tego meczu. Mam nadzieję, że będzie lepszy od poprzedniego. I teraz szansa dla Bilbao, no czemu nie podałeś tego od razu, Chudy, no klikłem to podanie wtedy i strzelaj. I niestety, ale już widzę, że ten mecz jest lepszy, bardziej dynamiczny niż mecz reprezentacji i to mnie cieszy. I dobrze, teraz Chudy przechodzi, Chudy może mieć okazję, Chudy strzelaj, bramki nie zdobywa, ale jest dobitka. I spalony. No pech, że tutaj bramki nie ma, ale Chudy oddał dobry strzał, coś do statystyk nam dodało, nie jest źle. Chudy biegnie, schodzi na skrzydło, będzie dośrodkowanie w jego wykonaniu, jest dośrodkowanie, jednak nic z tego, ale jest jeszcze Bilbao i to jest bramka! No Benat, strzał z daleka i prowadzimy w 45 minucie 1-0, no bramka do szatni. I ten mecz naprawdę jest 100 razy lepszy niż ten poprzedni. Od razu odechciałem się spać. Akcja jest szybsza, bardziej dynamiczna i ogólnie znacznie więcej się dzieje. I w tym momencie skończyła się pierwsza połowa, po której oczywiście prowadzimy po bramce Benata na sam koniec już połowy. Ale ogólnie strzałów było więcej. Gdzie są statystyki spotkania? No właśnie, jak pierwszy oddaliśmy Polską przez cały mecz 4 strzały, to tutaj już oddaliśmy strzały 3. Posiadanie piłki mamy większe, no ale Hetafe nie strzelało, nawet nie zauważyłem. Myślałem, że też mieli oni jakieś okazje, no ale niestety się pomyliłem. Ale dobra, nie przechodźmy jeszcze do drugiej połowy, ponieważ ostatnio przez nudny mecz zapomniałem o pozdrowieniach właśnie w meczu z Polską, kiedy w połowie powinny być oczywiście pozdrowienia, to teraz sobie zrobimy pozdrowienia. I tak, pozdrawiam użytkowników HC Domo, Kaksu Kacper, Pucek.pl i Make Jacob i dalej pozdrawiam również użytkownika Kacper Sygara i użytkownika Mięta.pl. I co dalej? Pozdrawiam jeszcze użytkownika Rawkow24 i użytkownika Erwin Gąbel. Gąbal. Nie, jeszcze raz. Erwin Gębal, pozdrawiam. I na koniec pozdrawiam jeszcze użytkownika Bartłomiej Styś. No i dobra, to chyba wszyscy. Z Erwinem Gębalem miałem problemy, ale udało się. Nie umiem czytać, sorry. No ale dobra, przejdźmy do drugiej połowy i liczmy na to, że utrzymamy prowadzenie i jeszcze je powiększymy i będzie się działo równie dużo, a nawet jeszcze więcej niż w pierwszej połowie. I Chudy biegnie, wow, od razu na początku akcja, Chudy strzał z daleka, no niestety powstrzymany przez czterech obrońców. I no i w tym momencie Chudy niestety opuszcza boisko. Trochę się nabijał, ja przesymuluję już. Albo dobra, zagram resztę spotkań już z całym zespołem, pogadamy sobie normalnie do końca już. I co? Musimy tylko się bronić w sumie, więc nie mogę się ustawiać na super defensywę, nie jestem menadżerem, okej. Sobie spokojnie tutaj popodajemy, pogramy na czas, albo piłkę stracimy. I Hetafe atakuje, no jak stracimy teraz bramkę, no dobrze, na szczęście. Już chyba strata bramki nam w tym meczu nie grozi. Ruszamy do przodu. Hetafe przejmuje. I Athletic przejmuje. I ruszamy. I sędzia gwiżdże. I mecz się skończył.
Benat oczywiście zawodnikiem meczu, no za swoją bramkę, 7-2 ocena Chudego, lepiej niż w poprzednim meczu, ale najlepiej to też nie było. Chociaż Benat, skoro ma 8-0 i zdobył bramkę, to Chudy i tak całkiem nieźle wypadł. Więc przejdźmy dalej i zobaczymy, czy Chudy gra w kolejnym meczu i jaki to jest mecz. Jest to mecz przeciwko Genkowi, tak się tego na pewno nie odmienia, ale FC Genk, KS Genk, jak oni się tam nazywają? Genk, po prostu Genk. No okej, okay. I Chudy gra w tym meczu, jest to mecz Ligi Europy, no niestety umiejętności nadal nam nie wzrosły, ale myślę, że już niedługo nam to 76 wskoczy. I tak, będziemy kończyć ten odcinek, no i jeszcze przypominam wam o reflinkach w opisie. Doszedł tam teraz reflink do War Thunder. Jeśli nie macie konta, to naprawdę polecam, też sobie w tą grę zagram i może coś nagram, ponieważ teraz wyszła aktualizacja nowa, która trochę jednak w tej grze chyba zmieniła. I przy okazji też wspomożecie mnie w zbieraniu na nowy, lepszy mikrofon i jednocześnie sobie pogracie w dość dobrą grę. Oczywiście, jeśli jeszcze w nią nie gracie. Tak, tak będzie prawidłowo. I dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku, który mam nadzieję, że pojawi się szybciej niż ten. Pozdrawiam, cześć.